Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Drugi wielki test piw z Biedronki. Powiem szczerze, jak kupowałem te piwa, tak sobie myślę, kurczę, ja im taką reklamę robię za frajer, ale trzeba powiedzieć, że wielki test piw z Biedronki również mi przysłużył się bardzo mocno. To jest najlepiej wyświetlający się film, ponad 600 tysięcy wyświetleń. No i dzięki niemu na pewno tam troszkę takiego kopa dostałem wtedy w 2014 roku. To już 3 lata minęły, 3 lata i 3 miesiące. To było pod koniec kwietnia, 29 kwietnia opublikowałem film. On był, miał być na z okazji 5000 lubisiów, czyli fanów na Facebooku, 15 tysięcy subów około i 3 milionów wyświetleń. Dzisiaj po tych 3 latach mam 31 milionów wyświetleń, 90 tysięcy subów i 30 niecałe tysięcy fanów na Facebooku, czyli można powiedzieć, że proporcje są zachowane. Wtedy było 5 na Facebooku, tysięcy i 15 na YouTubie, teraz jest 30 na Facebooku i 90 na YouTubie. Czyli 1/3 tego, co na YouTubie, to jest na Facebooku. Zapraszam wszystkich oczywiście do i subowania, i lajkowania. Bijemy się o srebrny przycisk YouTuba za 100 tysięcy tych. No i słów kilka o samym teście. Otóż podobnie jak w zeszłym roku, w zeszłym teście, tylko jasny lager, żadnych tam kustoszy białych, pszenicznych, IPA i tak dalej, pilsów, nie. Nie brałem też piw oczywiście markowych, które są w każdym sklepie, tylko w Biedronce są w innej pojemności, czyli tam Warka, Lech, Żubr i tak dalej, Prażubr, bez sensu to. Może Was zdziwić tutaj obecność tego żateckiego swetlego leżaka, to jest piwo z Carlsberga, ale ja go nigdzie indziej nie widziałem, więc zakładam, że może to jest tylko dla Biedronki, a jak nie jest, to niech będzie takim benchmarkiem, że takie niby trochę lepsze, chociaż nie wiem, czy ono jest trochę lepsze. VIP. Może Was dziwić, dlaczego są dwa VIPy i to dwa VIPy mocne. Otóż, gratka po prostu dla widzów. Okazało się, że w jednej Biedronce kupiłem i patrzę z Vanpura. I dzisiaj byłem sprawdzić, czy a nóż czegoś nie znajdę jeszcze w drugiej Biedronce. Znalazłem kustosza niepasteryzowanego. I patrzę na VIP-a, a ten z Głupczyc. I to jest czempion ostatniego testu. On wygrał. Poprzedni test wygrał VIP z Głupczyc. Więc stwierdziłem, że no teraz to będą emocje. Czy VIP z Głupczyc, czy z Vanpura, czy jednak żatecki leżak, czy może sarmackie. No generalnie test jest większy. Wtedy było 5 piw zaledwie. Teraz mamy tych piw raz, dwa, 9. No, wypadł Fassberg, wypadł Kenniger, natomiast pojawił się właśnie ten żatecki swetl leżak, pojawił się lekki VIP, no i pojawiło się kustosz. Tutaj też mamy taką historię, jest kustosz jasny, ale ten jest z Głupczyc w puszce, a ten jest z Vanpura. Także, no, emocje, myślę, będą sięgną zenitu, natomiast nie spodziewałem się oczywiście takiego sukcesu jak tamtego filmu, ale jak Wam się podoba taka historia, to jak najbardziej zachęcam do dawania łapek w górę, wtedy ten film się tam poniesie po YouTubie mocniej. A więc do testu. Mamy pierwsze 4 piwa, za chwilę następne 5. No zacznijmy od pierwszego. Ładny, złocisty, z drobno pęcherzykową pianą, taką białą. Trochę dzisiaj duje i w ogóle chłodno jest, no ale już stwierdziłem, że się nie będę ubierał. No, słodowy, przyjemny. Żadnego mokrego kartonu, jakichś takich historii nie ma. Jakiegoś karmelu, utlenienia, DMS-u, diacetylu. Może lekko estrowy, czyli trochę owocowy jest. Powiem Wam, całkiem w porządku lager. Jasny lager, słodowy, goryczka. Może troszkę... Nie, no nie, alkohol niewyczuwalny. Goryczka, no nie jest intensywna, ale to jest lekki lager, to nie jest pils. Znaczy lekki lager, to jest lager, złoty, znaczy jasny lager. Czyli on nie musi mieć mega goryczki. International lager właściwie. Nie jest puste.
dość pełne. No, powiem wam, naprawdę spoko piwo. Jedynka. Zobaczmy dwójka. Dwójka taka bursztynowa, mocno bursztynowa, ciemniejsza zdecydowanie. Taka już taki kolor takiego marcowego trochę. Wydaje mi się, że taki kolor może mieć VIP, ale nie jestem pewien. No, tu jest diacetyl. To nie, obstawiam sarmackie. Diacetyl, no lekko alkoholowe jest. Lekko słodkawe. Goryczka. No niska. Ale nie powiedziałbym, że dużo niższa niż w jedynce. Też dość pełne. Nie jest takie wodniste. No nie jest, nie ma dramatu. Spróbujmy trójkę. Trójka, no opadła piana, ale też idealnie klarowne. Taka troszkę przygaszona. Tutaj ciemniejsze nieco od jedynki. No i tu już jest kwiatowo. Kwiaty, kwiaty, kwiaty. Czyli estry. Estry z fermentacji. Po prostu no, gdzieś tam puszczona wysoko fermentacja, żeby szybciej. No tutaj bym miał zastrzeżenia do aromatu. No jest kwiatowo, jest... W smaku... Dość wodniste. Jabłka teraz się pojawiają. Takie papierówki. Takie żółte, nawet nie czerwone jabłka, tylko żółte jabłka. Wodniste, puste. No to pierwsze to było przy nim super. Dobra, zobaczmy czwórkę. Czwórka piana opadła, złociste. Zbożowy. Trochę chyba... Znaczy słodowy, ale trochę utleniony w karmel chyba. Taki w miód, takie miodowo-słodowe. Nieco mdłe. Lekko słodkie. Nie jest aż tak puste jak trójka. No. Jest też jabłkowe od estrów. Tragedii nie ma, ale no wydaje mi się, że trójka była gorsza. Piątka. Piątka. No taki przygaszony ten kolor jest, taki niby złocisty, ale jednak taki niezłocisty. No tu mamy też jabłkowe estry. I chyba lekki mokry karton. Takie estry ruski szampan też. To są lagery, pamiętajcie, a lager powinien mieć czysty od fermentacji profil. Natomiast, no wiadomo, jak jednym ze sposobów cięcia kosztów jest przyspieszenie troszkę fermentacji, więc podniesienie temperatury fermentacji o kilka stopni, lager powinien fermentować 8-10 stopni, no to na przykład robi mu się 14-15 i heja, i parę dni, parę godzin, paręnaście godzin jest do przodu, a czas to pieniądz. No tu jest mokry karton. O ludzie. Strasznie utlenione. Jeszcze bym powiedział, że żelazo. No, panie. Moneta taka w mennicy państwowej. Żelazo wyczuwalne. Nie pamiętam, czy któreś piwo miało żelazo tam. Także tutaj dajemy do drugiego rzędu, żeby mi nie przeszkadzało.
Także piąteczka, oj, słabo, słabo. Szóstka. No tutaj taki głęboki złoty, ładny. Piana niezbyt obfita. Też lekko estrowy. To pierwsze to było naprawdę rewelacja. Na tle tych pozostałych. I też lekki mokry karton. Czyli utlenienie. No. W smaku słodowo. Nie jest aż tak strasznie puste jak na przykład trójka. Jak na jasnego lagera. No jest mokry karton, ewidentnie jest mokry karton. Ale nie jest najgorsze tutaj w tej stawce. 7. 7. Też taki głęboki, bursztynowy kolor. Nawet była widać obfita piana, bo został jakiś lacing. No tu jest perfuma. Perfuma, czyli kwiaty, perfumowe nuty. Wysoka temperatura fermentacji. Zdecydowanie za wysoka. Perfumy. Słodkawy. Tutaj jest chyba jedno z, musi to być jedno z mocniejszych piw, bo lekkie rozgrzewanie. Sobie wybrałem pogodę. Nawet jest goryczka, powiem wam, nawet jest goryczka. Pozostająca nieco taka lekko może alkoholowa, ale kurde, jest goryczka, naprawdę, nie najgorzej. Żeby nie było tak perfumowe, to by było... Jest perfumowe fest. Ósemka. Ósemka. Taki głęboki, złocisty. Piana opadła, ale była. Miodowy, miodowy, taki utleniony miodowy. Miodowo-słodowy. No szału nie ma, jest taki mokre zboże. I chyba lekki diacetyl, taki czeski. No chyba jest diacetyl, ale jest na takim poziomie, że nie można go do końca zidentyfikować, powiedzieć, że to diacetyl, tylko on takiej troszkę pełni dodaje. Nawet to nie jest złe, goryczki niestety nie ma. Nie jest tragiczne, nie jest tragiczne, ale też szaleństwa nie ma. Dziewiątka, ostatnie piwo. Dziewiątka. Dość tutaj była obfita piana, ładny lacing został. Ale co tu się dzieje? Perfumy, kwiaty i mokry karton. Niestety. Ruski szampan, jabłko. No to niestety w lagerze to jest dyskwalifikujące. Puste, wodniste. Też chyba poczułem żelazo. O, panie. Sklep żelazny z gwoździami, no. Żelazo ten. Czyli to musi być ten sam browar, co w tym, co w piątce. Czyżby głupczyce? Czyżby głupczyce i tu, i tu? Powiem szczerze, nie wiem, nie wiem. Sprawdźmy tą jedynkę, która no, wydaje mi się, że była no, zdecydowanym liderem i piwem, które było naprawdę, do niczego się nie można było przyczepić,
poza zbyt małą goryczką, przy czym tu nie można powiedzieć, że za mała goryczka, to jest International Lager, to ma prawo nie mieć goryczki, albo ma prawo mieć niską goryczkę. Nadal przyjemny, słodowy, żadnego kwiatu, żadnego diacetylu, żadnych estrów. No trochę puste jest, no. No nie, to musi dostać pierwsze miejsce. Jeszcze sprawdzę te pozostałe, ale wydaje mi się, że to jest bezkonkurencyjne. Zresztą świadczy o tym poziom płynu w tym, prawda, moim szkle. Dwójka był diacetyl, ale lekko było takie nawet dosyć ciekawe. Ale tu jest ten diacetyl jest jednak przygniatający. To jest po prostu tofik, czyli nuty słodowe i nuty diacetylowe są bardzo, bardzo silne. Gdyby ten diacetyl połączyć z jakąś fajną goryczką, troszkę chmielu dać, to by wyszedł z tego taki fajny... To jest dosyć mocne piwo, obstawiam, po barwie i po odczuciu. To by wyszedł z tego taki specjalni leżak czeski. Gdyby to jeszcze dochmielić. Jest słodkie, jest pełne, jest jakaś goryczka. Niektóre tu mają tą mniejszą. Ono jest ewidentnie wadliwe przez ten diacetyl, ale diacetyl ma swój urok jakiś tam, więc ja go na razie nie skreślam. Może brązowy medal? Tutaj było puste, wodniste. No i kwiatowe. No jest kwiatowe w cholerę. To jest pustka, woda po prostu. Nie wiem, czy to nie będzie jakiś tam... Tak próbuję ten. Któryś kustosz chyba. Czwórka. Zboże miodowo-słodowe. No to się zgadza. Jest taki trochę... Jest lepsze niż to ostatnie, niż trójka. Ale jest totalnie nijakie. To znaczy nie jest mega wodniste, nie jest mega wadliwe. Jest trochę wadliwe, ale też nie jest dobre, no nie jest smaczne. Idźcie mi stąd. Czekajcie, piątka. No jabłkowe, no to jest tak jabłkowe, że to jest masakra. Strasznie wysoka temperatura fermentacji, to jest totalny błąd w lagerze. I do tego puste. I do tego jest puste. No i jeszcze żelazo. Także piątka, dramat. Dramat. Szóstka. Tu jest to samo. Estry. Puste, wodniste. Podobnie wodniste jak ta trójka, więc nie zdziwiłbym się, gdyby tu i tu był kustosz. Czyli trójka i szóstka. Jasny, pełny, ale nie wiem. Gdzieś jeszcze musi być z tych wodnistych VIP ten w srebrnej puszce. Siódemka. No są perfumy, są. Słodkawe. Ono nie jest złe, no ale jednak te perfumy przeszkadzają. Alkohol też wyszedł. Fuh. No dzisiaj będzie ciężko. Ósemka. Teraz takie zbożowe, trochę wpadające w jakieś takie nuty magii przyprawowe. To też chyba jest jakieś utlenienie. Jest słodowe. Coś tu się w nim dzieje. Ale jest też mokry karton. Ale ta ósemka... nie jest tragiczna. Porównam ją z czwórką, która chyba nie była tragiczna. No tutaj pusta, pusto. To chyba ósemka lepsza.
Czekajcie, dziewiątka ostatni. Och, to jest źle. To jest bardzo, bardzo źle. Perfumy, kwiaty, ruski szampan, jabłka. Dramat. Dramat. Po prostu, jakby mi ktoś tak dentą powiedział, no, mógłbym uwierzyć, że to jest cydr. Tak jest jabłkowe od tych estrów. Także to na pewno najgorszym piwem, takim najbardziej pustym tym... Nie, przepraszam. Najgorsze to jest piątka. Najgorsza jest piątka. Jest jabłko, żelazo i jest jeszcze mokry karton i jest puste. To jest zdecydowanie najgorsze. Przepraszam. Następnie. Trójka. Też jest najgorsza. Puste, wodniste, jabłkowe. Tragedia. Dziewiątka. Dramat. Więc tak. Wygrywa na pewno jedynka. To jest zdecydowanie najlepsze piwo. Ciekaw jestem, co to jest. Czy to jest ten Żatecki? Czy to jest może Leżajsk niepasteryzowany? Czy może VIP? Raczej nie, bo on jest za lekki na VIPa. VIP jest raczej takim mocniejszym, mocnym piwem. To obstawiam, że jest Sarmackie i daję mu... Siódemka. Ciężki wybór. Chyba jednak siódemka jest poprawniejsza. Siódemka bym dał srebrny medal. I teraz brąz dla diacetylu czy dla mokrego zboża? Ten diacetyl jest naprawdę tutaj bardzo mocny. I to taki idący w toffee, bo jest tutaj troszkę słodu. Jest taka nuta słodowa, karmelowa. Idzie to wszystko w toffee, w krówkę, w chleb taki... z masłem. Ale mógłbym to polubić. Ósemka przy tym jest pusta. Chociaż kurde, nie wiem, czy to nie jest lepsze niż ta siódemka. Siódemka ma mniej wad. Ja napisałem, że ma perfumy i kwiaty, ale w porównaniu do tych trójki, prawda, tam piątki, nie jest tak strasznie. Jest mokry karton. A ten z miarą ogrzewania jest coraz gorszy. O ludzie. Dobra, pierwsze słowo do dziennika. Siódemka, drugie miejsce. Ósemka, trzecie miejsce. I, prawda, dwójka, wyróżnienie, czwarte miejsce. Reszta, jak mawia pan Zbyszek, to jest dramat. To jest dramat. Ale jedynka zaskakująco dobre. Także jestem ciekaw, co to jest jedynka. Jedynka. No, znaczy jakbym miał przed testem powiedzieć, co będzie najlepsze, czy jedynka będzie najlepsza, to bym właśnie tak obstawił, że to powinno być najlepsze. No i jest naprawdę spoko. 11,3 ekstraktu, 5% alkoholu, 19 IBU. No, IBU nie ma tam za wiele, ale nie jest źle, nie jest źle. Mówię, nie wiem, czy to jest piwo dla Biedronki, czy nie. Siódemka. Tylko teraz skąd? Z Vanpura. Z Vanpura. Tak, także VIP-ek, VIP-ek dla drugie miejsce. Jeżeli Żatec jest jakimś takim lepszym piwem, no to można powiedzieć, że VIP-ek obronił pozycję, chociaż to jest z Vanpura. Ósemka. Ósemka to jest Leżajsk. Leżajsk niepasteryzowane. Niewiele gorsze od VIP-a. I dwójka, tak jak pomyślałem, Sarmackie. Sarmackie, zgadza się. No, no jest diacetyl w opór. Jest karmelowe i takie słodowe w opór.
mógłbym to polubić, ale nie polubię. Piątka, najgorsza była piątka. No, panie VIP. VIP z głupczyc, ale lekki. Jaki tu jest alkohol, ekstrakt? Nie wiadomo. 10,1, 4,8 alkoholu. To właśnie ono aż takie wodniste nie było. Trójka była bardziej wodnista, a trójka to kustosz. Chyba mówiłem, że kustosz to może być. Kustosz trójka. Czyli piątka, trójka. Co tam było jeszcze takie straszne? No wszystkie reszta były straszne, ale VIP z głupczyc jak wypadł, 9. Perfumy, kwiaty, ruski szampan, puste wodniste żelazo. Ale jak można zrobić puste piwo o zawartości alkoholu 7,2, to ile ono ma ekstraktu teraz? No tym razem Vanpour górą, jeżeli chodzi o VIP-a. No straszne, straszne. Znaczy, ja pamiętam, że VIP miał wtedy jakąś taką w sobie właśnie jakieś ciało, jakąś moc, jakąś goryczkę. Tutaj nic z tego nie ma i jest jeszcze żelazo. A żelazo było w którym? W 9 i w 5. Głupczyce mają problem z żelazem. No i został nam kustosz niepasteryzowany, to jest 4. Miodowo-słodowe. Niepasteryzowane, to z czego ten miód? Bo tak normalnie mógłby być z przepasteryzowania, no chyba tylko z utlenienia. No i prawda, to jest 6. Lekko estrowy, lekki mokry karton słodowe. No, mam nadzieję, że Wam się to podobało, że moja cała ciężka praca, moje poświęcenie było ten. Natomiast muszę powiedzieć, że ten jest naprawdę jak na International Lagera, to naprawdę nie jest zły. Myślę, że nawet jest lepszy niż większość koncerniaków, jakie byście mogli kupić. Nawet chmiel czuć. Ale jaja. Nie, no to nie jest, naprawdę to nie jest złe piwo. Chmiel aromatyczny, no proszę, chmiel goryczkowy. No jest, jest, no to nie jest złe piwo. Natomiast, no tutaj to jest niestety dramat. To jest dramat. Wasze zdrowie.